muksja, a raczej musija. No i jest to z pewnością jedna z najpiękniejszych i najbardziej takich urokliwych wiosek, małych miasteczek w Hiszpanii, które widzieliśmy. Najpiękniejszy jest kontrast między Santiago, które jest zatłoczone i pełne pielgrzymów i turystów i pełne ludzi. No a tą małą wioską, która po prostu jest pusta przeważnie. I jest tam bardzo dużo pięknych budynków i bardzo dużo pięknej natury. Jest to wioska rybacka, położona w samym sercu Costa da Morte, czyli wybrzeże śmierci, no, które nazywa się tak przez liczne skały i fala. Centrum całej wioski jest sanktuarium Santa Maria Abarca, czyli Maryi od łódek, czy coś w tym rodzaju. Już od wielu wieków to miejsce jest przeznaczone na kult religijno, taki mistyczny, dlatego że z tą miejscowością i z tym sanktuarium jest związana legenda, że Maryja kiedyś przybyła tutaj na kamiennej łodzi, chcąc wesprzeć apostoła świętego Jakuba. Te wszystkie skały są tutaj z tym związane, że one są fragmentami tego statku maryjnego. Tak naprawdę to tutaj pielgrzymują pielgrzymi we wrześniu z różnych części Hiszpanii. Więc we wrześniu jest dużo osób, a poza tym miesiącem myślę, że jest zupełnie spokojnie. W środku niestety jest bardzo prosto i ubogo, dlatego że ten cały ołtarz jest wydrukowany, dlatego że bodajże w 2013 roku był duży pożar, no, który spalił tak jakby i ołtarz, i dach. Wszędzie są elementy marynistyczne, żeglarskie, więc mi to bardzo odpowiada. No a otoczenie samego sanktuarium też jest bardzo piękne. Skały, piękne widoki, niesamowite, silne morze, ocean. Bardzo piękne miejsce w Muksji. W Muksji spędziliśmy tak naprawdę prawie 3 dni naszego super miesiąca lub miesięcy miodowych. I jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo odpoczęliśmy i polecamy koniecznie. Jeżeli będziecie w okolicy, koniecznie tutaj przyjedźcie lub przyjdźcie na piechotę z Santiago.